No duży błąd. No legioniści byli już chyba na boisku, a poloniści jeszcze w szatni. Tak, chyba tak. Inna sprawa, że uderzenie profesora Tomka Sokołowskiego. Tak, świetne to cudowne. Było. Zobaczył, że Waszyński był na piątym, szóstym metrze. I tu wydawało się, że tutaj Legia strzeli więcej bramek, ale Legia od tego momentu przestała grać i tutaj widzimy świetny strzał Jarosiewicza, który tutaj Dudek powinien bliżej stać przy nim i nie pozwolić tutaj do dania strzału. Boruca chyba tutaj winić nie można, bo zdjęta pajęczyna z lewego górnego rogu. Tak, to był strzał nie do obrony. Zastanawialiśmy się, czy to bramka kontaktowa, czy rzeczywiście Polonia szykuje tutaj jakąś niespodziankę w drugiej połowie, ale okazało się, że jednak było to tylko trafienie na otarcie łez. Tak, to była kontaktowa raczej w drugiej połowie na 1-1, ale tutaj doskonałą okazję miał Marek Seganowski. No ta statystyka spalonych, 9 razy legioniści złapani, poloniści ani razu, o czym świadczy? No to świadczy o tym, że Legia nie sięgała do przodu. Legia starała się, nie grała, gdy tylko któryś z zawodników z pomocy czy w ataku zobaczył zawodnika, który wychodzi na pozycję, od razu piłka grana była do przodu, co mogło się podobać. I tutaj widzimy potężny strzał. To mogła być jeszcze ładniejsza bramka niż ta Gołosia, ale piłka zatrzymała się na poprzeczce. Tak, Gołoś tutaj w poprzednich spotkaniach wykazywał się z bardzo dobrej strony, także właśnie znam potencjalny zawodnik, który na pewno będzie sprawdzany jeszcze przez trenera Kledinsta. Która bramka, Darko, najładniejsza? Ta Sokołowskiego czy ta Łukasiewicza? Ja bym powiedział na równi, że i Sokołowskiego, i Jarosiewicza były ładne bramki. Jarosiewicz odesłany niedawno do rezerw w Polonii. Później podobno miał odejść do Ligi Mołdawii, do zespołu o pięknej nazwie Szeryf Tiraspol. Chyba dobrze, że został na Konwiktorskiej. Nie trafił do Szeryfa, ale po Kowboju trochę na Łazienkowskiej. Tak, różne sytuacje dzieją się na Polonii, także zawodnicy są odsyłani do drugiego zespołu, wracają, prawda, w zależności od tego, czy zgadzają się na pewne warunki, które są raczej jednostronne. A Legia, Dariusz Wdowczyk, bo o nim ostatnio najgłośniej, właściwy człowiek na właściwym miejscu? Masz swoje zdanie? Myślę, że Darek jako młody trener z wielkimi ambicjami, ja myślę, że by tutaj dużo wniósł. To będzie tak lewy za prawego, patrząc na pozycje, jakie zajmowali kiedyś Dariuszowie Kubicki i Wdowczyk na boisku. A i zresztą razem mieszkali w pokojach, ale no przychodzi taki moment, że właśnie lewy przychodzi za prawego. Zasłużone zwycięstwo Legii 4-1. Dodajmy, że to już szósta wygrana z rzędu legionistów. Zwyciężają i na Łazienkowskiej, i na Konwiktorskiej. Derby niby rządzą się swymi prawami, ale ostatnio Legia wygrywa jak chce, gdzie chce, no i chyba też ile chce, bo te zwycięstwa efektowne i wysokie. Tak, ale te derby nie mogą przysłonić jednego, że Legia potrzebuje zmian, że potrzebuje nowych zawodników, potrzebuje wzmocnień i myślę, że nowy trener spojrzy troszeczkę inaczej na ten zespół i ten zespół będzie inaczej grał, oczywiście po kilku wzmocnieniach, dlatego że te derby nie mogą po prostu spowodować, że wszyscy ocenimy, że wszystko jest w porządku i że Legia będzie grała coraz lepiej. Tyle Dariusz Dziekanowski, nasz gość w dzisiejszym studiu. Dziękuję Ci, Darku. Dziękuję. Przypomnę jeszcze, że na murawie stadionu przy ulicy Łazienkowskiej pracowali dla Państwa Daria Kabała, Paulina Bojarska i Cezary Olbrycht. Na dziś to wszystko. Jutro zapraszamy do Poznania. Kolejne derby, tym razem Wielkopolski. Lech podejmować będzie Groklin, Grodzin, Grodzisk, Wielkopolski.